Cześć, z tej strony Domanu, a w ostatnim filmiku przed premierą FIFA 17 pokażę wam trzy tanie składy, którymi śmiało można wystartować w Ultimate Team. W niedzielę mówiłem o tym, że nie warto moim zdaniem grać online na starcie FIFA, ale i tak jestem świadomy, że większość z nas spróbuje do końca tygodnia zagrać kilka meczów online, w tym również ja. Dam sobie po prostu margines błędu pozwalający przegrać mi aż 2 z 10 meczów. Jeśli przegram więcej, uznam, że jestem słaby i pójdę dalej uczyć się gry na bota. W każdym razie przygotowałem dla was i dla siebie trzy składy z trzech lig na trzech różnych formacjach, które moim zdaniem na obecnym etapie są bardzo dobre. Za te składy zapłacić trzeba od 17 do 25 tysięcy monet i zamierzam przetestować do końca tygodnia wszystkie z nich, a teraz wam je przedstawię. Pierwszy skład opiera się na drugiej formacji 4-3. Bardzo długo testowałem to ustawienie, w sumie w większość meczów FIFA 17 do tej pory rozegrałem właśnie na nim i nie wiem jeszcze, czy jest ono najlepsze, ale bez wątpienia można pozwolić sobie na nim na wiele, tak jak miało to miejsce w FIFA 16 i FIFA 15. Przejdźmy w końcu do zawodników. W bramce znalazł się Begović, wysoki bramkarz, niemalże legenda FIFA. Dostał on również upgrade w tym roku i na niego można dalej liczyć. W obronie mamy sporo nowości, przede wszystkim w oczy rzuca się Kabasele. Szybki i silny, wysoki środkowy obrońca, ale również Masuaku wygląda ciekawie. Wszystkie statystyki Francuza ocenione są co najmniej na 70 i do tego ma on 84 tempa. Taki Rutulid dla ubogich. W pomocy mamy z kolei 3 nieświecące karty. Fer był rzeźnikiem w FIFA 14, FIFA 15, FIFA 16 i wszystko wskazuje na to, że teraz też nim będzie. Nieźle wygląda również karta Kirchhoffa. Niemiec ma 195 cm wzrostu i 83 siły, a do tego 70 tempa. Przy tym wzroście to naprawdę niezły wynik. A Imbula jako najszybszy środkowy pomocnik ma być zawodnikiem uzupełniającym z naciskiem na grę w obronie. Bo jednak na starcie gry to defensywa jest najważniejsza do ogarnięcia. No i w ataku stawiamy oczywiście na tempo, siłę i sztuczki, czyli na Bolasiego, Antonio oraz Amrabata. Ci piłkarze powinni odnaleźć się na nowym silniku gry, a cała ta drużyna kosztuje nie więcej niż 25 tysięcy monet. I jak widzicie, ten skład jest NLW. Co do wytycznych, warto nastawić się tak, by boczni obrońcy i środkowi pomocnicy zostawali z tyłu. Natomiast atak niech gra tak jak chce, czyli na luzie. Drugi skład będzie oparty na formacji bezskrzydłowych, czyli drugiej formacji 4-1-2-1-2. W FIFA 16 była ona bardzo użyteczna i również w 17 to zagęszczenie środka pola, jakie umożliwia to ustawienie, jest dość skuteczne i trudne do przejścia. Ponadto tutaj dwaj napastnicy wychodzić mają do podań prostopadłych w nowym siedemnastkowym stylu. W każdym razie w bramce znalazł się Kostil, bramkarz, który spisywał się u mnie bardzo dobrze na starcie FIFA 16. To samo mogę powiedzieć o duecie środkowych obrońców. Myślę, że ta dwójka będzie również trudna do przejścia, natomiast na pozycji środkowego defensywnego pomocnika mamy oczywiście Grzegorza Krychowiaka, którego karta jest dość tania jak na start FIFA, kosztuje około 2000 monet. Chociaż najokazalej wygląda tutaj Dabo. Wszystkie statystyki na karcie ocenione powyżej 70, do tego Francuz ma aż 187 cm wzrostu i wysokie pracowitości. Także jest on w wielu aspektach dość podobny do Pola Pogby, ale w każdym razie tym pierwszym skrajnie atakującym zawodnikiem w tym składzie jest oczywiście Kabela. 4 gwiazdki sztuczek, 4 gwiazdki słabszej nogi, genialny dribbling i przyzwoite strzały. W poprzednich FIFA-ch spisywał się, więc teraz również powinien. Natomiast w ataku liczy się przede wszystkim tempo. Tym składem większość goli powinno padać po podaniach prostopadłych do napastników i cała drużyna kosztuje zaledwie 17 tysięcy monet. Jeśli chodzi o wytyczne, to nastawię je tak samo jak w składzie z Premier League i ewentualnie później zmienię je u napastników, by jeszcze lepiej wychodzili do podań prostopadłych. Ostatni skład. Uwaga, Alvin. Z Ligi Włoskiej w formacji 4-3-2-1 przygotował Maciek, ale ta drużyna od razu mi się spodobała. Tutaj w obronie nikogo nie trzeba przedstawiać, bo to są pewniaki z poprzedniej FIFA. Natomiast Koulibaly dostał niesamowity upgrade, a do tego został cudownie uzdrowiony i nie ma już wysokiej pracowitości w ataku i średniej w obronie, a po prostu obie wysokie pracowitości. Tacy obrońcy w 16 grali dla mnie bardzo dobrze i liczę, że Francuz również będzie rzeźnikiem w FIFA 17. W pomocy znalazła się przede wszystkim nowiutka perełka Asamoah. On po prostu nie może być słaby i po drugiej stronie znalazł się również szybki Badu, także myślę, że Filipe Melo będzie mieć dość niezłe wsparcie, a w ataku absolutna klasyka El Shaarawy, Salah oraz Muriel. Oczywiście Kolumbijczyk już na starcie ma złotą kartę i ja to szanuję. Więc ta drużyna kosztuje tyle samo, co skład z Premier League, czyli około 25 tysięcy. Jeśli chodzi o wytyczne, również nastawiłbym je tylko dla środkowych pomocników i bocznych obrońców. Także tak prezentują się tanie składziki, którymi warto spróbować wystartować w tym roku. Ja na pewno rozegram się grając z nimi online i jeśli jesteście odważni, wy również możecie ich spróbować. Na dziś to tyle. Do zobaczenia wkrótce. Cześć!